W tym zadaniu musimy zaznaczyć na płaszczyźnie zespolonej zbiór A wszystkich liczb zespolonych spełniających warunek, że część rzeczywista liczby zespolonej plus część urojona jest większe bądź równe 2. Zapiszmy na początku liczbę zespoloną z za pomocą dwóch liczb rzeczywistych a oraz b, tak jak to zazwyczaj się robi a plus b. I. Tak można zapisać dowolną liczbę zespoloną z i wiemy, że liczby a oraz b to wtedy są liczby rzeczywiste, należące do zbioru liczb rzeczywistych. Część rzeczywista to jest nasze rez, a to jest część urojona, sama literka b to jest im z. No i przy takim zapisie możemy teraz zamienić tę naszą nierówność na nierówność z literkami a oraz b. Na płaszczyźnie zespolonej wiemy, że część rzeczywista jest na osi poziomej, a na pionowej mamy część urojoną. Tutaj mamy Re Z, czyli inaczej moglibyśmy podpisać tę oś literką A, a tutaj mamy Im Z, czyli inaczej mówiąc literkę B naszej liczby zespolonej. No i napiszmy teraz naszą nierówność, która określa nasz zbiór Re Z plus Im Z, ma być większe bądź równe 2. Ja często do literek Z piszę taką kreskę, zamieniam na ży, żeby mi się literka Z nie pomyliła z dwójką. Dlatego ja często piszę tę kreskę, jak piszę literkę Z. No i teraz ten cały napis: rez zamieniamy literką A. Skoro założyliśmy, że naszą literkę Z, liczbę zespoloną, zapisujemy w taki sposób, to rez to jest A. Im z to jest b większe bądź równe 2. No i z takiej nierówności wyliczamy b. To, co mamy na osi y, na osi pionowej, na naszej osi urojonej, b większe bądź równe od 2 minus a. No i teraz rysujemy zwykłą funkcję liniową 2 minus A, tak jak mieliśmy w, w szkole średniej tutaj oś Y, tutaj oś x, to mieliśmy, mielibyśmy wtedy równoważną nierówność postaci y większe bądź równe od 2 minus x. Funkcja 2 minus x przecina oś pionową oś y w dwójce, w naszym przypadku oczywiście oś urojoną w dwójce, no i współczynnik kierunkowy jest równy minus 1. Czyli ta nasza prosta maleje w tempie 1 na 1 w dół. Czyli miejsce zerowe też tutaj ma w dwójce. No, łatwo też obliczyć, że b jest równe 0, jeżeli a jest równe 2. No i my musimy zaznaczyć płaszczyznę nad tą prostą, wszystkie literki b, które są większe od tej prostej, czyli wszystko tutaj na górze. Cała ta płaszczyzna nad tą prostą to jest ten nasz zbiór a. No i to jest odpowiedź do tego zadania.